Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, choć po raz ostatni w tym tygodniu. No trudno, musimy się z tym jakoś pogodzić i dożyć do poniedziałku, ale póki co zapraszam Was na pełen radości program 25 minut ze sobą spędzimy i będę miała same dobre informacje. Pierwsza dobra informacja to taka, że wczoraj pan Ryszard z Rzeszowa jako 9 wygrał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Gratulacje! I Ty możesz zagrać o takie pieniądze, a w wielkim finale o 1 000 000 złotych. Wystarczy wysłać SMS o treści milion pod numer 7327 albo zadzwonić pod numer 704 307 555. Proponuję z tego skorzystać. Można się tak zgłosić. Można też zgłosić się do naszego dzisiejszego programu, wybierając jeden z naszych dwóch numerów, zagrać w konkursie, a potem po programie otrzymacie na swój telefon, na swój numer informacje, jak przystąpić do tej wielkiej gry o milion. A teraz nasz dzisiejszy konkurs, dzisiaj konkurs warzywny. Uwaga, szukamy nazwy warzywa, po jednym podajecie, po jednym słowie, które ma jedną literkę A. Kto wie, dzwoni. Jak dzwoni? Pod te numery, które widać na ekranie. I dla komórek, i dla telefonów stacjonarnych jest też podana opłata za połączenie. To jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania, ale zarówno za takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi w otwartą linię. Jak ktoś trafi w otwartą linię i poda dobrą odpowiedź, to wygra nagrodę, którą wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. Teraz czeka 100 zł. 100 zł piechotą nie chodzi i wiecznie czekać nie będzie, więc można już się zgłosić. Regulamin programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego właśnie. Gramy, proszę Państwa. Ostatni program w tym tygodniu. Będzie można jeszcze przed tą wolną sobotą i niedzielą dowiedzieć się, że udało się trochę zarobić. Uwaga, jeszcze jedna ważna informacja. Podajecie mi nazwy warzyw, ale umawiamy się, że tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej. Dobrze? Niech ta zasada obowiązuje na cały ten nasz dzisiejszy konkurs. Warzywa tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej i w tej chwili szukamy takiej nazwy, która ma jedną literkę A. Jedną, nie może być, to nie chodzi o to, że co najmniej jedną. To jest dokładnie jedna litera, czyli w całej nazwie, w całym zbiorze liter, które tworzą nazwę warzywa, jest jedna litera A. No już bardziej się nie da tego wytłumaczyć. Czy ktoś jest w tej chwili chętny do tego, żeby wygrać 100 zł? Czy wszyscy wybrali słońce? Ja rozumiem, że jest ciepło i trzeba z tego korzystać, ale może ci, którzy jednak z jakiegoś powodu są w tej chwili w domu, niech z tego skorzystają, że jest Was niewiele. Halo, dzień dobry, mam pierwszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Jakie jest warzywo z jedną literką A? Pora. Nie ma takiego warzywa. Ja wiem, że tak się mówi, nawet na targach tak się pisze na karteczkach, ale prawidłowa nazwa tego warzywa to por. No i my to sprawdziliśmy, no i nie mogę uznać takiej odpowiedzi, która jest po prostu niepoprawna, bo zwykle staramy się jednak zachować tę poprawność językową. Por, a w wyrazie por nie ma literki A. Proszę spróbować znaleźć jakieś inne warzywo z jedną literą A, bo jeszcze są nazwy. Ja wiem, że to nie jest tak, że tych nazw jest, nie wiem, 50, tak jak z imionami na przykład. Z imionami jest prościej, bo zwykle te zbiory są duże, z których można czerpać, a tutaj nie do końca. No ale jednak jak ktoś pomyśli, myślę sobie, że znajdzie takie warzywo z jedną literą A. 100 zł do zdobycia, ponieważ jest niewielu widzów przed telewizorami, więc jeśli Ty jesteś przed telewizorem i masz taką odpowiedź, to masz szansę wygrać te pieniądze i ta szansa jest większa niż zwykle, bo jest mała konkurencja. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Warzywo z jedną literą A. Marchew. Dobrze! Wygrywa Pan 100 zł. Za 100 tyle marchew można sobie kupić. Gratuluję, pozdrawiam. Gramy dalej. Warzywo z jedną literą A. A ja zapisuję marchew i mamy pierwszego zwycięzcę, ale teraz uwaga, podnoszę nagrodę. Gramy już o 200 zł, 200 zł do zdobycia. Kto mi podyktuje nazwę warzywa? Też trzeba wiedzieć, co jest warzywem, a co warzywem nie jest. Warzywo z jedną literką A. Kto ma taką odpowiedź, zapraszam serdecznie. Nagroda wzrosła, no bo już o jedną odpowiedź jest mniej w tym zbiorze, z którego możemy czerpać, więc teraz nagroda dwa razy większa. 200 zł czeka na Ciebie. Aha, ja napisałam marchew. No jasne, no nie, ale to była dobra odpowiedź, to mój błąd. Nie, marchewka by miały dwie literki, a nie może być. Marchew, bardzo dobrze. Halo?
Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Cebula. Cebula. Dobrze, wygrywa pan 200 zł wysłane w ciągu 5 dni roboczych. Pozdrawiam i zapraszam. Gramy dalej, ale zapiszę cebula, żebym się nie pogubiła i żebyście wy się nie pogubili. Cebula. Dobrze, jest jedna literka A, to była moja pomyłka. Zapisałam w innej formie ten wyraz i stąd się by się nie zgadzało z zasadami konkursu, ale marchew się zgadza, cebula się zgadza. Kto ma kolejną odpowiedź? Bo nadal szukamy nazwy warzywa z... O, jest już telefon. Halo, halo? Halo. Dzień dobry. Warzywo z jedną literą A? Burak. Burak. Dobrze, brawo. Dla pani 200 zł. Pozdrawiam i zapisujemy buraka. Mamy tę odpowiedź, już są trzy odpowiedzi na tablicy, to znaczy, że już udało się zdobyć trzy nagrody. A kto jeszcze nie wygrał? A może teraz jest dobry moment, żeby spróbować, tym bardziej, że nagroda rośnie do 300 zł. 300 zł czeka na ciebie, jeśli znasz nazwę warzywa z jedną literą A. I to nie może być burak, to nie może być marchew i to nie może być cebula. Jakie jeszcze warzywo przychodzi ci do głowy? Może tak to zrób, po prostu zamknij oczy, wyobraź sobie sklep warzywny i próbuj nazywać po kolei te produkty, które tam można kupić. Warzywa, a potem zastanów się, ile tam literek A jest w nazwie. Jeśli jest jedna, to to jest dobra odpowiedź. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być warzywo z jedną literą A? Pietruszka. Pietruszka. Dobrze, dla pani 300 zł. Pozdrawiam. I mamy kolejną odpowiedź i kolejnego zwycięzcę. Pietruszka. Ach, jak to cudownie dowiedzieć się przed weekendem, że się ma o te 100, 200, 300 zł więcej, że te pieniążki już niedługo dotrą, bo my je wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, więc naprawdę szybko. Gramy dalej. Gramy dalej. Nagroda czeka 300 zł i ja czekam na odpowiedź. Wciąż szukamy warzyw z jedną literą A. Mamy już cztery odpowiedzi. Zerkajcie sobie. To ja wiem, że tu jeszcze można i spamiętać to wszystko bez patrzenia, ale jeśli ktoś nie słuchał, to niech zerknie na tablicę. Halo? Dzień dobry. Warzywo z jedną... Jeszcze raz? Rzodkiewka. Rzodkiewka. Dobra odpowiedź. Świetnie. Dla pana 300 zł. Rzodkiewka. I teraz słuchajcie. Zmieniamy zasady gry. Szukamy teraz nazwy warzywa. No nie, żeby mnie pisak pokonał. Jest, udało się. Już nie z jedną literą A, tylko z dwiema literami A. Uwaga, utrudniamy zadanie, ale 500 zł do wygrania. 500 zł czeka. Dwie literki A muszą być w nazwie, czyli żadna z tych nazw, które są zapisane powyżej, już by nie wchodziła do gry. Zmieniamy zasady. Trzeba być czujnym, trzeba uważać, bo od tej chwili takie zasady obowiązują i nadal was proszę o nazwy niezdrobniałe. Tylko i w liczbie pojedynczej oczywiście, bo nie ułatwiamy sobie zadania, utrudniamy dzisiaj zadanie, tylko w liczbie pojedynczej odpowiedzi. Kto ma jakąś propozycję i 18 lat ukończone, bo to też jest punkt naszego regulaminu, który musimy przestrzegać. Wy też bardzo proszę, bo do wygrania już 500 zł, więc szkoda by było, gdyby ktoś zadzwonił młodszy, podawał odpowiedź, nawet dobrą, ale nie mógł wygrać tych pieniędzy, tylko osoby pełnoletnie. 500 zł czeka warzywo z dwiema literami A. Zmieniły się zasady. To już przechodzi do historii. To wszystko były świetne, bardzo dobre odpowiedzi, ale one już były wtedy, kiedy graliśmy według innych zasad. Teraz szukamy nazwy warzywa z dwiema literami A. Jeśli ktoś ma taką odpowiedź, zapraszam serdecznie. Ja wiem, że to nie jest takie całkiem proste, że trzeba się zastanowić, pomyśleć, ale komuś się udało. Halo? Fasola. Fasola. Bardzo dobrze. Pani wygrywa 500 zł. Gratuluję, serdeczne pozdrowienia. Zapisujemy fasolę. Fasola. Proszę. Pierwsza literka A, druga literka A. Tak trzeba robić. Takie odpowiedzi podawać. Teraz do wygrania, uwaga, 600 zł. Kto wymyśli, kto znajdzie jeszcze jedną nazwę warzywa z dwiema literami A? No... Proponuję po prostu powiedzieć sobie, że to zrobię ja i ja wygram te pieniądze. Jeśli tak postanowisz, to jest szansa,
że to się uda, bo po pierwsze mamy w piątek, kończy się tydzień dla niektórych pracy, dla niektórych tydzień urlopowy, ale pewnie nie każdy wie, że o tej godzinie można takie fajne nagrody wygrywać. Więc korzystaj z tego, że jest mała konkurencja, włącz się do zabawy, zobacz, że to się udaje. Tym osobom, których odpowiedzi już mam zapisane na tablicy, udało się. Oni dołączyli do grona naszych zwycięzców i ty też możesz to zrobić. A może ktoś, kto już dzisiaj wygrał, postanowił powiększyć swoją wygraną, tak też można, bo nie mamy żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ilość nagród zdobytych w jednym programie. Więc jeśli masz odpowiedź, warzywo z dwiema literami A, to ja teraz z chęcią ją usłyszę. Halo, dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Jakie to może być warzywo? Kapusta. Kapusta. Dobrze! Wygrał pan 600 zł. Gratuluję, pozdrawiam serdecznie. Piszemy kapustę, a tu ją zapiszemy. Kapusta, swoją drogą. To, co teraz dzieje się na targach, placach, gdzie się kupuje owoce i warzywa, to można oszaleć ze szczęścia. Wszystko dojrzało i to wszystko można kupić. Za co? Za pieniądze. Gdzie je wygrać? U nas. 800 zł już czeka. 800 zł za kolejną nazwę, ale nadal szukamy na warzywa z dwiema literkami A. Za 800 zł, jak pójdziesz na targ, drogi widzu, no to chyba, znaczy ja podejrzewam, że wiecie sami, że chyba tego nawet nie da się wszystkiego wydać na najpotrzebniejsze rzeczy. Chyba, że ktoś planuje zapełnić całą piwnicę przetworami na zimę. To 800 zł powinno ci w tym pomóc. Zresztą nieważne, co z tym zrobisz, ale dobrze byłoby je wygrać. Dlatego szukamy nazwy warzywa z dwiema literami A. Nadal takie zasady obowiązują. Mamy fasolę i mamy kapustę. Dwie odpowiedzi są już zapisane. Znajdź nową, znajdź nowe warzywo z dwiema literami A. Wygraj 800 zł, to jak do tej pory największa nagroda. Jeszcze dzisiaj nikt nie wygrał 800 zł, a to dlatego, że tak krok po kroczku ten konkurs staje się troszkę trudniejszy. Czy ktoś da radę? Czy ktoś dołączy do tych, którzy już dzisiaj na antenie podali swoje odpowiedzi i pewnie teraz cieszą się? Może już dzwonią do kogoś, żeby się pochwalić? Bardzo jestem ciekawa, chciałabym tak zajrzeć, móc to zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś dowiaduje się, że wygrał. Na dodatek, jeśli to mu się udało na przykład pierwszy raz w życiu. Kto chce wygrać 800 zł? Zapraszam serdecznie, teraz czekam na odpowiedź. Nasz program nie jest długi, też pamiętajcie o tym, a chcemy jeszcze parę nagród rozdać. Ja podejrzewam, że też chcecie, żebyśmy my te nagrody rozdali, dlatego zapraszam z kolejną odpowiedzią. Kto ma słowo, które pasuje? Jest ktoś, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Warzywo z dwiema literami A to? Papryka. Papryka. To jest świetna odpowiedź. Wygrała pani 800 zł. Gratuluję. Papryka, proszę bardzo. Mamy paprykę i teraz uwaga, uwaga. Zmieniamy znowu zasady. Szukamy teraz słów, które są warzywami, ale które mają aż 3 litery A. I w tej chwili konkurs staje się naprawdę bardzo trudny, bo wszystkie odpowiedzi, już nie pamiętam dokładnie, gdzieś to kiedyś sprawdzaliśmy, nie wiem, 2, 3 słowa, jakoś tak to jest. 3 literki A, ale do wygrania aż 1000 zł. Znacznie urosła nagroda. Zaczynaliśmy od 100 zł, teraz jesteśmy przy 1000, tylko już nie szukamy nas z jedną literką A, nie szukamy nas z dwiema literami A, szukamy nazw z trzema literami A. I to muszą być nazwy warzyw. 3 litery A. Znasz? Masz? Wiesz? Jadłeś kiedyś coś takiego? To zapraszam serdecznie. Możesz wygrać dużo pieniędzy. Taka nagroda jest możliwa. Zresztą, oj, uwaga, muszę podnieść ten pisak, który mi teraz spadł. O, już jestem z powrotem. Taka nagroda, każde pieniądze, które proponujemy, są możliwe do zdobycia. Zawsze tak się dzieje, że w każdym naszym programie bardzo dużo ludzi wygrywa. I teraz proszę, i mamy zwycięzcę. Halo? Dzień dobry. Kalarepa. Kalarepa. Bardzo dobrze! Wygrała pani 1000 zł! Gratuluję! Pozdrawiam serdecznie. No, to nam teraz już jeszcze mniej zostało tych odpowiedzi. Mamy, słuchajcie, kalarepa. I teraz mam propozycję, no chyba nie do odrzucenia. Czy ktoś jeszcze wymyśli nazwę z trzema literami A, warzywo?
Jeśli masz taką nazwę, to masz szansę na 1500 zł. 50% podwyżka. 1500 zł czeka na ciebie. Przed chwilą udało się 1000 wygrać. Jeszcze wcześniej 800, 500. Co chwilę ktoś wygrywa spore nagrody. Kto chce być następny? Zapraszam cię. Jeśli masz ukończone 18 lat, możesz grać o te pieniądze. Wystarczy znaleźć dobrą odpowiedź, wziąć telefon do ręki i wykręcić jeden z naszych dwóch numerów. Oba są podane na ekranie. Jest też podana opłata za połączenie. To jest opłata za połączenie, nie za czas jego trwania. Za każde zrealizowane połączenie. Czyli nie bój się, że trzeba wysłuchać komunikatu i przez to ta opłata rośnie. Nie rośnie. Płacisz dokładnie tyle, ile jest podane. Nagrodę wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. To jest informacja dla tych, którzy już wygrali i dla tych, którzy jeszcze dzisiaj zdążą wygrać. Zapraszam serdecznie. Teraz czeka aż 1500 zł. 1500 zł może być twoje. Wyślemy te pieniążki do przyszłego piątku. Wtedy upływa ten ostateczny termin, a może się okazać, że wcześniej to się też uda załatwić, więc naprawdę szybko, jeszcze w czasie wakacji na pewno będziesz mógł te pieniądze wydać. 1500 zł, ale sprawa stała się skomplikowana. Warzywo z trzema literami, a nie ukrywam, że ja też o tej kalarepce myślałam od samego początku. A co teraz? Jak w takiej sytuacji się odnaleźć? Co jest jeszcze warzywem? Brukselka, długa nazwa, ale jest jedno A. A tu ci dopiero problem. Poza kalarepką żadne warzywo z trzema literami A nie wpada mi do głowy. A może właśnie ktoś teraz wrócił z zakupów porannych. Piątek to jest taki dzień, prawda? Zwykle robi się większe zakupy właśnie w piątek, żeby było na weekend. Także to jest taki moment, kiedy już i te place, i te targi też się obskoczyło. Może kupiłeś jakieś warzywo z trzema literami A? Może jeszcze o tym nie wiesz, znaczy nie zastanawiałeś się nad tym, to radzę, zastanów się. I to szybciutko. 1500 zł czeka na jak słowo honoru. Ja nie mam tej odpowiedzi. Jakie ja mam warzywa w domu? Chrzan. Ziemniaki. Inaczej zwane kartofle. Za mało tych liter. Szalotka. No nie. Ja proponuję 2000 zł. Żebyście nie uciekli. 2000 zł. Trudny konkurs, to prawda. Naprawdę tych nazw jest bardzo mało. Mnie nie wpada teraz żadna do głowy. Postaraj się, żeby ci wpadła. Może trzeba poszukać, może trzeba, nie wiem, zajrzeć do lodówki, do szuflady, jakie tam warzywa są schowane. Takie są, bo w mojej szufladzie na pewno nie ma żadnego warzywa z trzema literami A. 2000 zł. Ogłaszam, że taka nagroda jest do zdobycia. Skorzystaj z tego. Jeśli masz odpowiedź, skorzystaj z tego, bo jestem pewna, że nie każdy znalazł to słowo. Tylko mam wiadomość nie za dobrą dla tych, którzy jeszcze nie mają odpowiedzi. Mamy mało czasu, zbliżamy się do końca programu, dlatego trzeba by już teraz rozwiązać ten etap naszego konkursu i wygrać te 2000 zł. Więc jeśli ktoś ma odpowiedź, to niech teraz z nią dzwoni do nas, niech nam da o tym znać. Pomyślmy, co to może być. Ja też będę szukała. Uwaga! Słuchajcie, naprawdę zerknę na zegarek, no i to już jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć, że kończymy program. To nawet tutaj się nad moją głową pojawiło. Koniec programu. Może by ci się przydało 2000 zł. Taki ekstra, ale za to bardzo konkretny zastrzyk żywej gotówki, którą będzie można upłynnić natychmiast po otrzymaniu albo schować, odłożyć. Niech te pieniądze czekają na trudniejsze czasy, na moment, kiedy będą bardziej potrzebne. Decyzja należy do ciebie, tak samo jak decyzja o tym, czy o nie zagrać, czy nie zagrać. Tego też nikt za ciebie nie zrobi. To ty musisz po
podjąć to postanowienie, że wchodzę do gry. Czyli znajduję rozwiązanie, biorę telefon i gram o 2000 zł. Ta nagroda właśnie na kogoś takiego czeka. A z rozwiązaniem nie jest taka prosta sprawa. No, żebyśmy nie przegapili tego. Pamiętajcie, że to jest naprawdę krótki program i zostało nam bardzo mało czasu do końca. 2000 zł czeka. Dopóki nie ma sygnału na antenie, masz szansę wygrać te pieniądze, jeśli masz dobrą odpowiedź. Do ilu osób jest ten apel? Ile z was zna odpowiedź? Ile z was ma takie warzywo z trzema aż literami A w liczbie pojedynczej na dodatek? Trzy litery A, liczba pojedyncza, warzywo. Myślimy. To są ostatnie chwile. Jeśli ktoś teraz szuka, to ja nie chcę go rozpraszać. Wiesz, że masz no, tyle czasu, ile powinno ci wystarczyć na to, żeby wziąć telefon do ręki, wkręcić jeden z naszych dwóch numerów, poczekać na zgłoszenie i podać odpowiedź. To jest ten czas, więc jeśli masz ochotę wygrać 2000 zł, zrób to teraz. Bardzo szybko to zrób, bo ja odliczam od 5. Ale zanim to zrobię, chciałabym, może ktoś nie wierzy, że te pieniądze są. Są, proszę. 2000 zł czeka na ciebie, a ja czekam na odpowiedź. Masz naprawdę mało czasu. Odliczam od 5. Gotowy? Masz telefon w ręku? No to zaczynamy. Uwaga. 5, 4, 3, 2. Czekam na odpowiedź. 2000 zł do zdobycia. Udało się 1800, wszystkie te poprzednie nagrody zdobyć. Czy uda się wygrać 2000 zł? Jeśli masz gotową odpowiedź i jesteś osobą pełnoletnią, graj! Tylko szybko, bo kończymy i to jest ostatnie nasze spotkanie w tym tygodniu. To są twoje pieniądze? Czy ja tutaj trzymam twoją nagrodę? Sprawdź to. Może właśnie na ciebie czeka ten plik pieniędzy. 2000 zł. Warzywo w liczbie pojedynczej z trzema literami A. Twoja odpowiedź to... Tylko pamiętajcie, żeby nie podać odpowiedzi po raz drugi kalarepa. Bo to już było. Nie kalarepa, co innego. Uwaga, było 2, 1. To jest ostatni moment. Jeden ostatni moment do końca naszego programu. No, kochani. Ja nie muszę nic mówić. Wystarczy zerknąć na zegarek. Zerknijcie na zegarek. To jest koniec programu. Kto poda odpowiedź? Warzywo z trzema literami A. Bardzo trudny moment tego konkursu. Jest telefon! Halo! Halo! Dzień dobry, jakie to... Dzień dobry, słyszę, jakie to warzywo? Dzień dobry. Sałata. Sałata? Sałata. Sałata! Oczywiście, że sałata! Wygrywa pani 2000 zł. Gratuluję! Nie pomyślałam o sałacie, dlatego że ona jest na półce, a nie w dolnej szufladzie, w mojej lodówce. Zapraszam do naszego konkursu, w którym do wygrania 5 razy w tygodniu 10 tysięcy złotych i milion w wielkim finale. Wszyscy, którzy dzisiaj się zgłosili do naszego programu, po programie dostaną informację, jak wejść do tej gry na swój telefon. I jeszcze raz przypomnę, że gratuluję panu Ryszardowi z Rzeszowa, który dołączył do grona tych wielkich zwycięzców. Jako 9 wygrał nagrodę 10 tysięcy złotych. Pa, pa, miłego weekendu. Hej!